Kultura w radiowej jedynce. Proszę Państwa. Państwo to mi muszą zazdrościć, bo ja mam znakomitych gości w studiu. Pan Leonard Pietraszak znalazł dla nas czas, żeby przyjść na zakończenie świąt Wielkiej Nocy do radiowej jedynki w towarzystwie pani Katarzyny Madej. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jest mi bardzo miło, że przynajmniej te ostatnie godziny świąteczne spędzimy w tak uroczym towarzystwie pani redaktor i w programie pierwszym Polskiego Radia. Czyli naszych wiernych słuchaczy. Dobry wieczór Państwu. Pani Kasiu, od Pani może zacznę. Święta się udały? Pani wszystko zrobiła sama, własnymi rękoma? No ja niestety nie będę udawać, mistrzynią kuchni nie jestem. Bardzo lubię chodzić w gości, zwłaszcza do mojej teściowej, która świetnie gotuje i tak też było w tym roku. Ja nie bez powodu zadałam to pytanie, bo właściwie nie wiem, czy panu kuchnia jest bliska, czy wręcz przeciwnie, bo z książki wynika, że kawę podaje pan świetną. Książka jest pretekstem tego naszego spotkania świątecznego. Jeszcze może dania śniadaniowe z jajecznicą na czele. To jeszcze mogę podejść do takich zawodów. Może nie najgorzej bym to zrobił. Rozumiem, a przygotowania świąteczne, bo tutaj też w tej książce, która jest rozmową pani Katarzyny z panem Leonardem Pietraszakiem, zatytułowanej Ucho od śledzia, i sobie zaraz o tym tytule też porozmawiamy, z tej książki wynika, że właściwie no nie wiem, co ma wynikać. Czy pan pomaga w domu swojej żonie Wandzie Majerównie, czy tak nie do końca? Staram się pomagać. Trudno być takim pasożytem kuchennym, prawda, żeby tylko czekać, jak podadzą. Ja staram się coś pomagać, zwłaszcza w tym okresie zakupowo-zaopatrzeniowym. O tak. Czyli coś przyniosę? Przyniosę, kupię, wiem, gdzie kupić, mam ulubione miejsca. O, to dużo jest. Jest dużo, prawda? Także lodówkę zawsze można otworzyć. Jest tam dużo rzeczy potrzebnych i niepotrzebnych często. Jak sobie lekko rozmawiamy, to jeszcze tak porozmawiajmy. Ucho od śledzia, taki jest tytuł tej Państwa rozmowy. Słuchacze doskonale wiedzą, skąd się ten tytuł wziął. Z jednego z najlepszych polskich filmów. Ja mogę to śmiało powiedzieć, bo to jest film, który oglądają już kolejne pokolenia. Film Juliusza Machulskiego, Wabank. Gra pan tam Kramera, ale ucho od śledzia to... Co to właściwie znaczy? To jest właśnie tak abstrakcyjne odezwanie się, że aż prawdziwe. Rzeczywiście każdy zastanowi się, zaraz, co on powiedział? Ucho od śledzia, przecież śledzia nie ma ucha. To znaczy, że ja zrobiłem coś takiego, że to się nie może sprawdzić, prawda? Czyli coś niemożliwego. To jest coś niemożliwego. Abstrakcja kompletna. No ale tytuł, jakby to ująć, no, opus magnum właściwie, historia pańskiego życia i z takim tytułem, właśnie, czyli to jest coś niemożliwego. To, że powstała ta książka, to jest właśnie może w tytule zawarte, że to jest prawie niemożliwe, gdyby nie upór i pomysł pani redaktor Katarzyny Madej. Państwo tego nie widzą, to my didaskalia zróbmy teraz. Pani Katarzyna się zawstydza. Miałem bardzo duże obawy co do tego tytułu, rzeczywiście, no ale... Wszyscy mnie przekonywali, że to jest bardzo dobre, no, że to jednoznacznie wiadomo, o kogo chodzi. Machulskiemu Julkowi muszę też trochę oddać, prawda? Ale to pan wymyślił to ucho. Właśnie są pewne... Tropy. Tropy, ale też dyskusje. Święty pamięci Janek Machulski też myślał o tym, że to on. Nie wiadomo, ale może cały urok tego polega na tym, że nie do końca wiadomo... O autorze, o pomyśle i niech tak zostanie. Naszymi gośćmi są, przypominam, Katarzyna Madej i Leonard Pietraszak. Za chwilę ukaże się ich wspólna książka Ucho od śledzia. Stąd właśnie ta muzyka, ale to Państwo przecież doskonale wiedzą. Pani Katarzyna we wstępie do tej książki
opowiada tę sytuację, z której pomysł w zasadzie wynikł, bo rozmawiamy sobie teraz tutaj bardzo mile, czule nawet, ale jak to ująć? Jest pan uroczym dżentelmenem, tak pana wszyscy postrzegają, ale potrafi pan być groźny podobno. Tak, mam coś z natury, przyznaję do tego się. Mr. Hyde'a i dr. Jekyll'a. Ale tak pół na pół, czy tak któraś ze stron jednak... Są okresy, że dobro bierze górę, ale bywa też tak, że walczę z sobą i z tym niedobrym kierunkiem, czy niedobrą stroną mojego charakteru. Ewa Wiśniewska mówi o białych oczach. Nie wiem, skąd ona to bierze. Widziała. Jak ona to powiedziała, tam gdzieś kiedyś po raz pierwszy starałem się zobaczyć te białe oczy i często wywoływałem nawet w sobie takie tak groźną energię, żeby nie dostrzegłem tego nigdy. Pani Kasiu, chciałam panią właśnie zapytać o ten początek, bo to się wiąże też z jedną z najważniejszych pasji pana Leonarda, czyli z obrazami. Pani wmawiała naszemu gościowi, że świetnie maluje, tak? Ja w ogóle się dziwię, że ja przeżyłam tę całą sytuację, ponieważ mogę powiedzieć, że Leonard jest osobą cudownego charakteru, ale zdarzają mu się wybuchy wściekłości. Na szczęście bardzo krótkotrwałe, aczkolwiek gwałtowne. I nie cierpi, po prostu nie cierpi nieprzygotowanych dziennikarzy, a ja się dałam poznać i zaprezentowałam się na pierwszym spotkaniu jako taka typowa nieprzygotowana dziennikarka, która właśnie wmawiała szanownemu panu Leonardowi, że przecież jest znakomitym malarzem, sam maluje, ma kolekcję płócien własnego autorstwa i otóż tutaj mam dla niego farby i zapraszam do stołu, bo to było takie spotkanie świąteczne, charytatywne, na którym gwiazdy malowały pisanki na szlachetny cel. On z dużym wdziękiem, taktem i naprawdę cierpliwością mówił mi, że nie wie, o co chodzi, bo on obrazy to owszem, ale zbiera, natomiast malować nie maluje i dałam się przekonać dopiero wtedy, kiedy wyjął naklejki z kieszenia. Naklejki dała mu żona, żeby się nie skompromitował na tym spotkaniu i jakoś to jajeczko ozdobił. Po czym odbyła się po tym malowaniu aukcja charytatywna i to moje jajo dostało najwyższą cenę za najgorszy pisankę, jaką można sobie wyobrazić. Nie zupełnie chodziło o to, że nie było ono może zbyt piękne, ale chodziło o autora i o autograf, który na tym jajku złożył. Skoro zaczęliśmy od tej pasji, to może porozmawiajmy o tym dalej. Kiedy to się zaczęło? Taki moment błysku, że tak, że chcę to mieć, ten obraz u siebie w domu. To jest chyba zasługa mojego nauczyciela rysunków już w szkole podstawowej, żeby było jeszcze ciekawiej. Szkoła podstawowa, do której uczęszczałem w moim rodzinnym mieście Bydgoszczy, nosiła imię Jana Matejki, więc rysunek był na wysokim poziomie. Nauczyciel prowadził nawet tych maluchów do muzeum i po raz pierwszy trafiłem, będąc chyba jeszcze w ostatniej klasie szkoły podstawowej, do muzeum imienia Leona Wyczółkowskiego i w Bydgoszczy i coś mnie tknęło. Z tym muzeum do tej pory utrzymuję bliskie kontakty i chyba tam się zaczęła moja pasja, to za dużo powiedziane, w każdym razie zainteresowanie malarstwem. A to tylko zainteresowanie? Zainteresowanie, tak. Mam antytalent. Nic nie potrafię narysować nawet, ale może to jest rekompensata właśnie, to zainteresowanie malarstwem innych, wybitnych, polskich malarzy. I to jest ten przełom XIX-XX wieku, tak, ale też troszkę później, no bo tak, Kulisiewicz jednak, prawda, troszkę później. A Kulisiewicz pogłębił we mnie już to wszystko właśnie. Miałem szczęście spotkać go. Państwo byli sąsiadami, tak? Tak, mieszkaliśmy na jednym piętrze, drzwi w drzwi z Kulisiewiczem przy Mazowieckiej, gdzie dziś jest piękna jego tablica pamiątkowa. Wybitny, wybitny polski artysta. Jestem wdzięczny koledze Igo Machowskiemu, wielkiemu aktorowi polskiemu, Ignacemu, który twierdził, że gdyby Mikulisiewicz urodził się nad Sekwaną, byłby równie wielki i znany jak Picasso czy inny. No tak pewnie bywa w wielu artystycznych zawodach, że miejsce urodzenia powoduje to, że mamy większe lub mniejsze kłopoty. Nawet na szczeblu trochę takim skromniejszym, nawet tylko w waszym zawodzie, prawda? Ile ja spotkałem w różnych wspaniałych, bardzo utalentowanych aktorów, którzy poza miejscem swojego działania, przeważnie było to
od zarania, od debiutu do końca, do emerytury. Żyli w jednym miejscu i w jednym teatrze. Byli zadowoleni z tego, co robią. I to staraliśmy się, może się udało. Tak, bo to właśnie do tego zmierzam, bo byli kochani przez tę swoją publiczność, prawda? Tak. W tym miejscu, gdzie żyli, gdzie pracowali. To dotyczy tego złotego pańskiego okresu, tak mogę powiedzieć, czyli Poznania. Jak myśmy kończyli szkołę w Łodzi, myśmy, mówię o moich koleżankach i kolegach, na przedstawienie dyplomowe pamiętam Klub Kawalerów Bałckiego, który graliśmy na scenie drugiej Teatru Powszechnego Rozmaitości jako normalny spektakl. Przyjeżdżali dyrektorzy, ale nikt nie był takim od razu entuzjastą, że ja bym was wszystkich wziął. Takim był dyrektor, ówczesny dyrektor Teatru Polskiego i Nowego, bo to była jedna dyrekcja, pan Jan Pesz. No i kilkoro z nas wybrało tę drogę rzeczywiście. I nie było lepszego kroku do roboty. Obsadzał nas od razu w wielkich rolach. I to miało chyba swoje reperkusje, bo nic tak nie uczy. Jak scena. Po szkole to jest zupełnie inny wymiar nauki zawodu, zwłaszcza takiego jakim jest aktorstwo, które jest rzemiosłem. No i jak się nie gra, to się człowiek nie bardzo uczy. Jak człowiek się zaangażował do teatru, to był oddany temu teatrowi zupełnie rygorystycznie. To był drugi dom. Oczywiście, nawet pierwszy chyba. Cały pierwszy okres mieszkaliśmy w garderobach. Stanisław Chybanowski to też niezwykle ważna dla pana postać i też ważna postać w ogóle w historii polskiego teatru, ja myślę. Wielka postać, wielka postać. Stanisław Chybanowski był aż tak nieprawdopodobnie chorobliwie zakochany w teatrze. Od tego, co napisze, do tego, co wyreżyseruje, a tylko nie grał. Jak myśmy byli w 60 roku zaangażowani, był recenzentem, bo i to też doskonale robił. I wygłaszał zaraz po premierze, czy nawet w trakcie jeszcze wychodził, żeby zdążyć natychmiast po premierze swoje recenzje w poznańskim radiu. I być zauważonym i nawet można powiedzieć lekko zaakceptowanym przez Chybanowskiego znaczyło: możesz w tym mieście zostać. I tak było dzięki Bogu w moim wypadku. Kiedy mówimy o tych recenzjach, to ja szukam w książce, żeby się nie pomylić, takiej recenzji. Tej pierwszej warszawskiej. Tak, pani Kasia może przypomni. Tej pierwszej warszawskiej, którą słynny August Grodzicki, pamiętam, recenzja, on był w Ekspresie Wieczornym? Nie, w życiu Warszawy. To na pewno było ciężkie przeżycie, przyjechać do Warszawy, dostać rolę, to była garść piasku i potem przeczytać taką recenzję, w której szanowny recenzent nie pozostawił suchej nitki na całej sztuce, ale na całej sztuce, na reżyserze i też na tobie, ale nie tylko na tobie. Tak, ale wyjątkowo, wyjątkowo. To rzeczywiście, że ja potrafiłem jeszcze potem się dźwignąć, to tylko chyba dlatego, że kto tam czytał jego recenzję. Teatr klasyczny to jest ten teatr w Pałacu Kultury i Nauki, który teraz nazywa się Teatrem Studio od momentu, kiedy objął go Józef Szajna. Wtedy się nazywał Teatrem Klasycznym. I ja pamiętam, że będąc młodą lekarką, czyli... chodziłam tam na dziś do ciebie przyjść nie mogę. Znakomici aktorzy, legendy polskiej sceny. Atmosfera w Teatrze Klasycznym była znakomita. Nie było specjalnych wybuchów gwiazdorstwa, mimo że na przykład siedzieliśmy w jednej garderobie z gwiazdorem wielkim polskiego filmu, Jerzym Duszyńskim, prawda, który też był w tym spektaklu. Pierwszy amant, tak się mówiło. Tak, no, polskiego wspaniały, filmu. Cudowny człowiek i kolega. Tyle lat. Każdego pamiętam, kto gdzie chodził, za kim i przed kim. Kto co śpiewał, kto gdzie siedział, w jakiej garderobie. Muszę powiedzieć, że w takiej garderobie siedziałem zaraz po tej premierze. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, że siedział Jurek Kozakiewicz, nie żyje. Jurek Duszyński, nie żyje. Witek Kałuski, nie żyje. Wacek Kowalski, wielki nasz Wacek Kowalski. Sam swój dom. Uroczy kolega, wspaniały, cudowny człowiek. Trzeba towarzysko się doskonale dobrać, prawda? Ale to nie od nas zależy. Tak musi pokierować
Los? Los i dyrektor, który angażuje. Do teatru się szło, żeby porozmawiać przed przedstawieniem z kolegami, co słychać, prawda? Bo ten neum pograć w kości. To... No tak, w kości. No. Żeby było miło. Na tym klasycznym, no bo tam się zaczęła wielka miłość pańskiego życia, która trwa do dzisiaj. Spotkał pan swoją żonę, Wandę Majerówne. Ja z tej książki się dowiedziałam, że wcale nie była pańską pierwszą żoną. Nie jest pańską pierwszą żoną. Tak, no, jest. Takie tak, tajemnice tu pani Katarzyno wyrwała. Ale trzeba wyobrazić sobie taką gawędę, która zawarta jest w tej książce, o tej mojej drodze. Żeby tych prywatnych epizodów, w dobrym tego słowa znaczeniu, nie pokazać. Nie zauważała pana, bo pan był żonaty. No tak, bardzo się dobrze zachowywała, ale ja byłem cierpliwy i cieszę się, że ta cierpliwość jeszcze trwa już te prawie pół wieku, także to jest niezły wynik. Pani Katarzyno, bo pewnie panu Leonardowi jest trudno o tym związku mówić, ale z książki się dowiedziałam, że pani bywa razem z mężem u państwa Pietraszaków. Jak się patrzy na ten związek z boku... To się zazdrości. Aha, idealny. To każdy z nas chciałby mieć taki związek, takiego partnera obok siebie. Zarówno jeśli chodzi o Leonarda i o Wandę, to jest bardzo piękna para. To są ludzie, którzy się uzupełniają, są oboje artystami. Wanda jest poetką, pisze książki, ale przecież długi czas była aktorką, więc znakomicie rozumie wszystkie nastroje. Piękna blondynka, ja pamiętam. Zjawiskowa. Przecież jeszcze zjawiskowa. Mm-hmm. No. Natomiast Leonard jest czarującym, szarmanckim mężczyzną, który pamięta, że kobieta lubi dostawać kwiaty, który pamięta, że ich ale związek... Ale z jakiejś okazji, czy tak po prostu? Ale z okazji, to jest takie banalne, no bez okazji, to oczywiste, z miłości po prostu. Że pamięta, że ich związek zaczął się od talerzyka truskawek i te truskawki zawsze w ich domu są. Że pamięta, że ona lubi herbatę, na przykład z miodem, że pamięta o wszystkich rzeczach z nią związanych i ona też. Są dla siebie bardzo ważni i są naprawdę piękną parą, z którą chce się być. To wiele osób mówiło też w tej książce, że wychodzi się naładowanym pozytywnie, tak energetycznie i człowiek czuje się taki lepszy. I to jest, może brzmi banalnie, ale taka jest prawda. Pani Leonardzie, prosiłam panią Kasię, bo pewnie łatwiej jest mówić, prawda? Ale chcę pana zapytać o ten właśnie dom, taki ciepły, ostoje spokoju. Bo jak się czyta też te pańskie wspomnienia, to jednak wynika z nich, że tak pan musiał dojrzeć do tego, żeby być właśnie takim mężczyzną, na którym można się oprzeć. No, troszkę szaleństwa w życiu młodego człowieka jest potrzebne, tak? No, jak człowiek jest młody, to rzeczywiście ma inne zupełnie zapatrywania na to, co robi, co może go spotkać. Zresztą nie bez powodu wszyscy wskazują też na warunki, jakie, w jakich przyszło nam żyć w tych czasach młodości. Bieda aż piszczała. Nawet jeżeli miało się już, powiedzmy, te, no trudno nazwać to garżą w teatrze, prawda, ale no były bardzo złe warunki do życia, także ten zawód i teatr wydał mi się zbawieniem jakimś. No przecież ja nigdy nie myślałem, że ja mogę być aktorem. Chociaż pański ojciec miał takie predyspozycje. Podobno gdzieś jak był w wojsku, to raz statystował w operze
poznańskiej, aha, niosąc baldachim jakiś taki. Ale z rozkazu, zdaje się, było. Wy pójdziecie do opery dzisiaj i zagracie. No. Nie, ale ojciec pewno też był raczej sceptycznie nastawiony, że jak ja powiedziałem tam kiedyś, że wybieram się do szkoły aktorskiej, to on sobie powiedział, że no wybierać się możesz, prawda, ale jeszcze trzeba się dostać do tej szkoły, w co też nie bardzo wierzyłem osobiście. No ale nie, nie został pan dziennikarzem, nie został pan chemikiem, chociaż te studia chemiczne tam były przez semestr. Został pan aktorem. O tym ojcu zaczęliśmy mówić. Ojca przez pewien czas nie było w pańskim życiu, w zasadzie w tym bardzo wczesnym okresie. I przyjechał po wojnie obcy człowiek, tak? No tak, ja już miałem przecież chyba prawie 10 lat i dopiero zobaczyłem ojca, właśnie pamiętając go zupełnie. I jako że wybuchła wojna, kiedy byłem jeszcze, prawda, takim, że mogłem nie pamiętać. Były trudne sprawy, taka obcość, która nie pozwala na otwartość taką, jak to dzieci w tym wieku muszą mieć. Ale ojciec też chyba nie był takim otwartym człowiekiem. Nie, właśnie nie. To mam pewno po nim, że jestem też zamknięty bardzo. Co? Ten brak otwartości ojca rekompensowała mama. Taka prawdziwa Polka, kobieta niezwykle dzielna. Pan podobno do tej pory ma portret mamy zawsze przy sobie. Tak, tak. To jest niesamowite zupełnie. Często w sytuacjach takich, gdzie już wydaje mi się, że nie ma wyjścia, zwracam się do niej i ona jakoś czuwa. Zawsze mi stara się pomóc. To może ten specyficzny też pański stosunek do kobiet wynika właśnie z tego związku emocjonalnego z mamą, bo też trudno powiedzieć, że był pan mamin synkiem, bo to jednak pan się wyrywał z tego domu, pan taki chuliganił nieco, nie? Oczywiście. To mnie zaprowadziło i słusznie, jak teraz mówią trenerzy, zwłaszcza czy pedagodzy, że zamiast coś robić poza domem, na ulicy, czy gdzieś pod budką z piwem, to lepiej, żeby taki młody człowiek poszedł na salę gimnastyczną i próbował jakiegokolwiek sportu, ale żeby wyżywał się tam. Tam boksował. I dużo moich kolegów było zainteresowanych takim rodzajem rozrywki jak sport i to boks. No więc ja też chciałem, ale nic z tego nie wyszło. Tutaj też byłem zupełnie pozbawiony jakiegokolwiek talentu. No bo ten talent czekał na odkrycie. To był talent aktorski. Warszawa. Marzył pan o teatrze Ateneum i okazuje się, że jak się bardzo marzy, to marzenia się spełniają i nawet bardzo wprost się potrafią spełnić. Tak, czasem się udaje marzenia spełnić i w tym wypadku Teatru Ateneum tak było. Rzeczywiście marzyłem o tym jeszcze będąc studentem szkoły łódzkiej. Potem zaraz po szkole tak się złożyło, że spotkaliśmy się z Marianem Kociniakiem na planie filmu. Już Marian był wtedy w Teatrze Ateneum. U dyrektora Warmińskiego, którego tak. żoną była Aleksandra Śląska. No i jak ja skończyłem szkołę, to tak Marian nawet starał się tam mnie trochę zaprotegować u dyrektora Warmińskiego, ale to było niemożliwe, no bo on musiał znać, on tak dobierał sobie ludzi, żeby ten zespół był naprawdę zespołem ludzi potrzebnych w tym teatrze. I dopiero pańskie przygody filmowe spowodowały, że dyrektor Warmiński zwrócił się do pana ponownie, bo no, słuchacze już czekają, ja wiem, że państwo czekają, żebyśmy wreszcie doszli do pułkownika Dowgirda, do Czarnych Chmur, do doktora Stelmacha, no a potem będzie Wabank. Dobrze, czyli po 40-latku w 77 roku gdzieś w trakcie sezonu dostałem list od dyrektora Warmińskiego, co to było zaszczyt wielki, nie? Wielki zaszczyt wielkiego dyrektora, ciągle niedocenianego. Thank you.
Ach, możemy słuchać i słuchać tej wspaniałej filmowej muzyki. W pierwszym programie Polskiego Radia gościmy dzisiaj znakomitego aktora Leonarda Pietraszaka. Wielkie role w Poznaniu, między innymi Don Juan, Teatr Klasyczny w Warszawie i słynny spektakl słowno-muzyczny, z którym objechał pół świata. Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Ważne w życiu spotkanie z Andrzejem Konicem, Teatr Ateneum, ale Teatr Kobra, Stawka większa niż życie, no i te Czarne chmury. Wie pani, co jest bardzo teraz nobilitującym dla Czarnych chmur, kiedyś tak bardzo takich oponentów, że to, że nie wiadomo kto kogo goni, prawda, i ciągle w tym samym miejscu, w prestiżowym kanale telewizji polskiej Kultura idą Czarne chmury. Ale tak pan uciekł od tego mojego pytania o konie i fechtunek. Jak Andrzej Konic zrobił już obsadę po próbnych zdjęciach, po tej całej nerwowej, parotygodniowym oczekiwaniu na wyniki, to zostaliśmy poddani lekcjom fechtunku i jazdy konnej. Jazda konna odbywała się naprawdę prawie codziennie na Legii, gdzie uczył nas właśnie niezapomniany major Ferenstein, który ciągle to powtarza mi coś tak tego, że prostuj się, prostuj się, prostuj się. Ja was nie nauczę w tak krótkim czasie jeździć konno, ale nauczę was, żebyście dobrze na koniu wyglądali. Na planie rzeczywiście rzadkość bywało, żebyśmy z Rysiem korzystali z usług wspaniałych chłopaków kaskaderów. I nie spotkałem często, żeby ktoś poprawnie powiedział to imię. Był zawsze Dobkirt czy Dolkirt. Jak ktoś powiedział tak jak trzeba, to chciałem właśnie rzucić się na szyję. Że... A tak to oni się panu rzucali, zwłaszcza one pewnie na szyję. Ciekawe jak pani Wanda to znosiła, bo jednak popularność wśród poleci pięknej była duża i ciągle jest, nie? Jak pani Wanda to znosi? Ma chyba poczucie humoru i... Tak jak pan. Ma pan do siebie dystans, tak, prawda? Dystansem. W cywilu człowiek się zachowuje zupełnie inaczej niż w kostiumie teatralnym albo filmowym. Postać, o której teraz chcę powiedzieć, która jest związana z tytułem tej państwa wspólnej książki, czyli słynny Kramer. To jest taki bufon, pewny siebie, ale nie wiem co jest, my po prostu kochamy tego Kramera. To mówimy teraz o filmie Wabank i Wabank 2. Julek Machulski, który był wtedy 20-paroletnim młodym człowiekiem. To był jego debiut chyba, prawda? Tak, debiut. Pisząc już, potem się dowiedziałem, brał mnie pod uwagę. To znaczy, to jest bardzo prosty schemat, wydawałoby się, prawda? Żeby taki, no niezbyt świetlany pan bankier. Taki krętacz trochę, nie? No, delikatnie mówiąc. Miał takie zwodnicze warunki, żeby to był taki, wydawałoby się, normalny człowiek, prawda? Ale taki czarujący łotr, bym powiedziała. Właśnie. Ale... Mnie się to bardzo podobało. Na tym polega urok zawodu jednak, że człowiek może się przeistoczyć w postać czy osobę, o którą nie podejrzewałby siebie, że są jakieś takie pokłady materiału do takiej postaci. Dobry reżyser wyciąga od aktorów i wtedy powstają kreacje, zwłaszcza na scenie. To, co nikt z nas nie podejrzewa, że jest. Ale przecież w każdym z nas siedzą takie pokłady, tylko my staramy się je czasem całe życie
w ogóle do nich nie sięgać, prawda? Zwłaszcza kiedy się nie jest aktorem, to dlaczego ja mam okazywać te złe strony mojej osoby, osobowości? No zwłaszcza, że wszyscy nam mówią, że należy je raczej tłamsić. Pan miał taką frajdę ogromną grać z wielkimi aktorami. Mówię tutaj i o Świderskim, o Janie Świderskim i o Gustawie Hołoubku. Jest to z tym pańskim imieniem Leonard, które to z kalendarza imię, tak? Bo pan się urodził, swoje imieniny tata tak wybrał. No ale z tym imieniem też są liczne przygody. To jest tutaj opisane. Jak pan wspomina, że z Janem Świderskim najpierw był pan per panie Leonardzie. Mówił pan do Świderskiego panie profesorze, bo inaczej nie wypadało. A już jak się tak poznaliście bardziej, to on jak do pana mówił? Panie Leopoldzie, czasami. Jedyna osoba, która mogła sobie na to pozwolić. Tak. Tak, to wspominanie tych cudownych, wielkich ludzi teatru. Świderski, Gustaw Hołoubek, Ola Śląska. A trudna to była osoba. Tak, ale jak była do kogoś przekonana, że warto, to była bardzo przyjacielska i bardzo pomocna. Także móc ich powspominać, to jest wielka, wielka sprawa. Teatr Ateneum to są role poważne, to są takie dwuosobowe na przykład sztuki, które byśmy nazwali psychologicznymi, ale to także są role śpiewane. Na przykład w Wysockim to jest słynna piosenka Rozmowa przed telewizorem, którą wszyscy wspominają. To jak jest z tym śpiewaniem u pana? Udawało mi się to czasami. Zwłaszcza, kiedy ten głos na początku był jeszcze instrumentem prawie niezdartym. No i potem to, co się zdarzyło mi dzięki Wojtkowi Młynarskiemu, jak robiliśmy Wysockiego i rozmowa przed telewizorem, to była taka może ostatnia deska pokazania czegoś, co zmarnowałem, prawda? To znaczy, że co? Że lepiej było zostać piosenkarzem? Nie, nie. Można było więcej dać siebie, jeżeli chodzi o stronę muzyczną, bo lubię muzykę, uchodzę za dość muzykalnego człowieka. Jazzu pan słucha podobno, bardzo, tak? Lubię jazz oczywiście, ale mogłem trochę śpiewać. Tego żałuję bardzo. No tego nie mówiłeś w książce. Że żałuję, prawda? Że tak. No ta piosenkarska kariera przed panem jednak była otwarta. Tak, miałem szczęście, proszę sobie wyobrazić, że wystąpiłem nawet na festiwalu w Opolu. Śpiewałem taki szlagier przedwojenny, czy Pani Marta jest grzechu warta. No i bardzo dużo śpiewaliśmy też z Haliną Konicką. Czy czasem tęsknisz, to były piosenki hrabiego Rosworowskiego. Leonard jest skromny jak zawsze, ale przecież został bardzo wysoko oceniony przez Wiesława Ochmana, który twierdzi, że rzeczywiście jest w tobie wielki talent do śpiewania. Oj, i fakt, że mało wykorzystany. Wiesław Ochman to bliski przyjaciel. Najbliższy. Leonarda. Połączyła was pasja do obrazów, do malarstwa, tak? Tak, tak. I pan Ignacy Machowski, kolega z garderoby. Siedzieliśmy razem w garderobie i ja miałem kiedyś taką pracę autorstwa, której nie znałem. I poprosiłem Machowskiego Iga, żeby mnie, jeżeli można, skontaktował i tak 30 parę lat jesteśmy w nieustającym kontakcie i przyjaźni z Wiesiem. I jak on mówi, że ja bardzo mogłem śpiewać, bo miałem wszelkie ku temu dane. To on wie, co mówi. A ja chwalę, ale to nie dlatego, żeby się rewanżować. Ja chwalę jego niebywałe zdolności aktorskie. Ja bardzo państwu dziękuję, że państwo znaleźli w te święta czas dla nas. Proszę pozdrowić panią Wandę. Dziękuję. Mam nadzieję, że bardzo nas słucha i pozdrawiamy. Dziękuję tą bardzo drogą. Jeszcze moglibyśmy pewnie gadać i gadać, także myślę, że to jest nasze pierwsze spotkanie przy okazji premiery książki pani Katarzyny Madej i pana Leonarda Pietraszaka Ucho od śledzia. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Biegniesz galopkiem, czy też na ten przykład drepczesz na cyku piechotką przez świat. Widzisz pojazdów obfitość niezwykłą, także brak szans, aby dożyć swych lat. Właśnie wypadek miał miejski karawan, przyłożył słup i do późna tam tkwił.
Wszyscy doznali poważnych obrażeń, z wyjątkiem tego, co w trumnie już był. Sam pan naczelnik ustami dotykał czoła zmarłego wśród żałobnych róż. I każdy całował, prócz nieboszczyka, który nie musiał całować ich już. Płaczki najęte płakały fałszywie, grabarz na odwal się wykopał grób. Fałszował pop, roniąc łzy nieprawdziwe, prawdziwy w tym gronie był tylko trup. Wtem lunął deszcz i zaczęła się burza, siły przyrody z poważnych drwią chwil. Trup leżał w trumnie, na deszcz się nie wkurzał, widać po śmierci się ma taki styl. Co mu tam deszcz, co mu burza, panowie? Kto życie zna, rację przyzna mi, że w końcu nieboszczyk to jest były człowiek. A z tych, co żyją, kto człowiek, któż wie? O żywych plotki się wszelkie powtarza, prawda czy nie, i tak wezmą na ząb. Dopiero, bracie, ci nic nie zagraża, gdy już ubiorą cię w sosnę lub dąb. 2 metry w dół, tak jest miło przytulnie, cisza niezwykła, kołysze do snu. Możesz oddzielnie tak leżeć, czy wspólnie, i kwaterunek nie wtrąca się tu. Czy cię do trumny kto ubrał, czy ostrzygł, to mało ważne, świat powie i tak. To jest naprawdę wzorowy nieboszczyk, bo jakichkolwiek wymagań mu brak. Oto jest wyższość umarłych nieborząd, dłużej dowodzić tu jej nie mam co. I tak nam kiedyś po karku przyłożą, z wyjątkiem tych, którzy w trumnach już są. I tak nam kiedyś po karku przyłożą, z wyjątkiem tych, którzy w trumnach już są.